Siemano, z tej strony Herpu i zapraszam Was na relacje z targów BGA. A konkretnie z ich tegorocznej odsłony z dnia 9 października, czyli niedzieli, która była trzecim i ostatnim dniem tego wydarzenia. Otóż tego to właśnie pięknego słonecznego dnia wraz z kumplem, pozdro Robert, wybraliśmy się do Poznania zobaczyć, jak wygląda taki event, czego się na nim spodziewać oraz co najważniejsze, jakie produkcje można przetestować. Całość postaram opisać się po kolei halami oraz wystawami, na które natrafiliśmy podczas zwiedzania tegorocznej edycji PGA. Dodam jeszcze, że był to mój pierwszy wypad na tego typu imprezę, zatem całość oceniam z perspektywy zupełnego świeżaka. Otóż po wejściu do pierwszej hali od strony parkingu przywitało nas rozdroże. Pytaliśmy się w lewo, gdzie głównie znajdowały się wszelkiego rodzaju sklepy z gadżetami oraz grami dla fanów różnorakich tytułów. Widać było, że duża część handlarzy była przygotowana na wizytę fanów różnorakich mangi, anime oraz szeroko pojętej japońszczyzny, bowiem te właśnie style dominowały na stanowiskach sklepowych. Dodam także, że chętnych nie brakowało, zatem sprzedawcy wiedzieli, co robią. Nie oznacza to jednak, że nie można było kupić nic poza życzonymi motywami z mangi i anime. Były również stoiska z ciuchami z różnymi około gamingowymi motywami, puzzlami, brelokami oraz nawet używanymi grami w postaci typowej wyprzedaży garażowej. Dużą furorę robiły również mystery boxy w postaci paczek z gadżetami z gier. Te były podzielone na konkretne tytuły, zatem kupując taki pakunek, wiedzieliśmy, z jakiej gry spodziewać się w środku gadżetu. Wisienką na torcie owych straganów były gry losowe i loterie, w których można było wygrać przeróżne nagrody, z których, jak to bywa podczas takich wydarzeń, 99% to były kubki. Jeżeli chodzi o ceny, to sprawa miała się różnie, aczkolwiek niestety dało się wyczuć, że w niektórych przypadkach sprzedawcy wykorzystywali otoczkę i fakt rozentuzjazmowanych fanów, aby podnieść ceny przedmiotów względem ich internetowych ofert. Wniosek taki, że trzeba po prostu uważać na to, co i za ile się kupuje. Ja skusiłem się na mystery boxa Final Fantasy oraz los na loterię. Wygrałem oczywiście kubek, a w paczce znalazłem kilka gadżetów z remake'u Final Fantasy VII typu plakat, podkładka pod myszkę czy przypinka, ale nie były to na pewno licencjonowane przedmioty. Do tego ich wartość raczej do 5 dych nie dobiła, gdyby patrzeć na import z chińskich sklepów internetowych. No cóż, jak są chętni, to na dropshippingu można się dorobić nawet na PGA. Podsumowując, fajnie, kolorowo, ale bez szału. Jeżeli nie było się fanem mangi i anime, to ciężko było znaleźć coś wartego uwagi rzeczywiście w dobrej cenie. Co za to przykuło moją uwagę w jednym sklepie, to rozłożone miniaturowe automaty arcade z odpalonym Mortal Kombat 2 lub Street Fighterem 2. I tu najważniejsze, oprócz możliwości zagrania, takowy automat można było kupić, aby dumnie prezentował się w domu. Wyceniony on został dokładnie na 2499 zł i szczerze powiedziawszy, jakbym miał luźne 2,5 koła w kieszeni, to nad wersją z Mortalem chyba bym się nie zastanawiał. W tej samej hali znajdowały się stanowiska z PS4-kami, na których można było pograć we dwie osoby w Mortal Kombat 11, Tekkena 7 czy Guilty Gear Strive. Poza tym obok można było spróbować swoich sił w turnieju F1, zajrzeć do namiotu Radia SK lub przejechać się symulatorem na fotelu pneumatycznym. Generalnie takie fotele robiły dużą furorę na targach. Idąc dalej do kolejnej hali, minęliśmy strefę dla najmłodszych, gdzie można było pograć w tytuły z serii LEGO, Minecrafta czy Psi Patrol. Obok znajdowały się różnorakie strefy VR, wystawiał się jeden z banków oraz strefa Media Markt, w której zaprezentowane były różnorakie gamingowe pecety. Niektóre z nich miały naprawdę kosmiczne kształty i robiły wrażenie wyglądem. Gorzej z ergonomią, bowiem zazwyczaj są to pudła kilkukrotnie większe od dużych już przecież PS5. No cóż, taki urok PC Master Race. Ponadto obok rzeczonej strefy PC był obszar zarezerwowany dla FIFA oraz Formuły 1. Cała przestrzeń hali była również dopełniona różnymi pomniejszymi wystawcami oraz standami z grami zarówno na PC, jak i na konsolach. Hala numer 3 była w całości zarezerwowana dla mniejszych wystawców, jednakże było tam kilka naprawdę ciekawych stanowisk. Zaprezentowana na żywo została bowiem technologia Motion Capture, można było pograć w Medieval Dynasty oraz wypróbować grę szyfrów, czyli darmową grę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, która została oficjalnie wcielona do listy lektur szkolnych. Naprawdę ciekawa i fajna inicjatywa. Ponadto miejsce te ubarwiały liczne strefy gamingowe oraz VR. Wisienką na torcie było kolejne pneumatyczne krzesło, które podłączone było do symulatora jazdy, którym tym razem było Heavy Duty Challenge, w skrócie HDC. A więc teren, po którym przyszło jeździć chętnym kierowcom, był mocno offroadowy, co wpłynęło na intensywność poruszania się owego krzesła. Ja ze względu na dużą kolejkę nie wypróbowałem patentu, ale z boku wyglądało to mega ciekawie. Jest zatem pretekst, aby wrócić za rok.
Kolejne dwie hale, czyli czwarta i piąta, były zarezerwowane dla największych firm wystawiających się na tegorocznych targach PGA. I muszę przyznać, że mimo że wystawców nie było wiele, to całość została zorganizowana ze sporą pompą. Przynajmniej w przypadku trzech wystawców, czyli Xboxa, Nintendo oraz Rockstara, tego Energy Drinka, nie Rockstar Games, który był sponsorem głównym całego wydarzenia. W przypadku strefy Xboxa mieliśmy do sprawdzenia trzy tytuły w wydaniach przedpremierowych. To jest The Last Case of Benedict Fox, A Plague Tale Requiem oraz intrygujące Lies of P. Tytuły były odpalone na PC z podpiętym padem do Xboxa i każdy dowolnie mógł sobie usiąść i je wypróbować. Ponadto strefa Xboxa wyposażona była w scenę główną, na której odbywały się różne konkursy oraz kilkadziesiąt stanowisk z konsolami, na których można było pograć we flagowe tytuły na konsole Microsoftu. Pole przeznaczone dla Rockstar Energy Drink w głównej mierze skupiało się na potyczkach e-sportowych oraz relacjonowaniu ich na żywo, ale także na konkursach dla zwiedzających. Ponadto można było sobie zrobić nagranie 360 stopni z kamerą obracającą się wokół nas. Obok Xboxa i Rockstara swoje strefy miały również Cyberpunk 2077, Goat Simulator 3 oraz Euro Truck Simulator. Na każdej z nich można było pograć w dany tytuł. Nie zabrakło również osobnych stref poświęconych niedawno wydanemu rebootowi Saints Row oraz nowej wersji System Shock. Cieszącą oko rzeczą jest fakt, że jedną z największych stref na targach była strefa Nintendo, a raczej jego oficjalnego dystrybutora w Polsce. Do tego przyciągnęła ona naprawdę pokaźne grono zwiedzających, a to mam nadzieję jest kolejny krok, który zbliży Polskę do oficjalnej dystrybucji tej firmy w naszym pięknym kraju. U czerwonych mogliśmy przebierać spośród wachlarza flagowych tytułów na Switcha, a stanowisk z konsolami było naprawdę dużo. Od standów z wersjami Lite po pełnoprawne stanowiska z zadokowanymi Switchami. Całość jak najbardziej na plus i możliwe, że już niedługo firma z dużym N w logo oficjalnie zawita do kraju nad Wisłą. Pożyjemy, zobaczymy. No i pamiętajcie, nadzieja umiera ostatnio. Obok Nintendo rozłożył się Ubisoft, który niestety jak na tak dużą firmę specjalnie się nie popisał. Do ogrania były tylko dwa tytuły i to już mocno oklepane tytuły, mianowicie Assassin's Creed Valhalla oraz Far Cry 6. Nieopodal także upchnięta w rogu hali znajdowała się zamknięta strefa Skull & Bones, wokół której panowała podejrzana pustka. Ostatecznie nie skusiłem się na podejście bliżej ze względu na średnie zainteresowanie tytułem, jednakże z tego co się dowiedziałem, w środku odbywał się pokaz jedynie w formie wideo, bez możliwości własnoręcznego wypróbowania produkcji. Krótko mówiąc, jak dla mnie słabo, jak na tak dużego wydawcę. Do wszystkich wymienionych wystawców warto dodać jeszcze licznych przedstawicieli elektromarketów i sklepów komputerowych oraz banków, które zachęcały do swojej oferty. Moją uwagę przykuło również stanowisko z customowymi padami do PS5, zdobionymi na przeróżne sposoby w naprawdę dopracowany i profesjonalnie wyglądający sposób. Niestety taka przyjemność wiąże się z kosztami, bowiem ceny takich wyjątkowych DualSense'ów zaczynają się od 700 zł. Pomiędzy wszystkimi wymienionymi stoiskami roiło się również od mniejszych wystawców chcących zachęcić zwiedzających do swoich stanowisk. Co zaliczam na minus, to fakt, że tak naprawdę tylko dwóch poważnych graczy wystawiło swoje stanowiska na tegorocznym PGA. Zrobiło to w jakiś sensowny sposób, mianowicie Xbox oraz Nintendo. Rockstara nie liczę, bo to Energy Drink. Ubisoft zrobił to na odwal się, więc też nie liczę. Wskutek czego głośniejsze tytuły, które można było sprawdzić przed premierą, można policzyć na palcach jednej ręki, a dla mnie przy tego typu wydarzeniach to jedna z najważniejszych rzeczy. Trochę również szkoda braku oficjalnej strefy PlayStation, ale oni akurat ostatnio nie pojawiają się nigdzie poza swoim State of Play, więc powiedzmy, że to było do przewidzenia. Mam nadzieję, że za rok więcej większych wydawców zainteresuje się eventem, bowiem potencjał jest jak najbardziej. Ostatnie pomieszczenie wystawowe to hala, w której znajdowała się scena główna PGA, na której odbywały się liczne prelekcje, wywiady oraz spotkania w trakcie trwania targu. Natomiast obok znajdowała się strefa FIFA. I tutaj uwaga do organizatorów, mianowicie obie sekcje były zbyt blisko siebie i temat, który był poruszany na scenie głównej, skutecznie był zagłuszany przez okrzyki radości strzelanych bramek w FIFA oraz przez komentarz na żywo. Warto nad tym pomyśleć następnym razem. W tej samej hali swoje siedziby miały również firmy i korporacje niezwiązane bezpośrednio z gamingiem, ale ze światem IT w ogóle. Z tych firm w oczy rzucił mi się jedynie Google i w sumie nic więcej, ponieważ dla mnie akurat ta strefa była najmniej interesująca. Na koniec strefa gastro. Jak to bywa na większych wydarzeniach, składała się z licznych food trucków, które przyjechały na miejsce karmić odwiedzających. Wybór był całkiem spory i jedzenie naprawdę smaczne, więc nie miałem się w sumie do czego przyczepić. Co do dostępności, to do godziny 12 nie było z niczym problemu, nie wiem jak w późniejszych porach. Do jedzonka oczywiście można było spożytkować schłodzony, złocisty napój bogów, którego rozlewnia również znajdowała się w strefie.
Co warto odnotować i co chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, to klimat, jaki panował na tegorocznym PGA. Widać, że targi odwiedzali ludzie z pasją, zajawkowicze dzielący wspólne zainteresowania i ludzie, którzy byli po prostu ciekawi tego, co do zaoferowania ma Poznań Game Arena. Zwiedzający byli też mocno zróżnicowani pod względem wieku, co cieszy, bowiem widać, jak szeroko pojęty gaming łączy pokolenia. I to było wyczuwalne na każdym kroku i tworzyło fajny klimat. Tutaj z każdym można było pogadać na jakiś ciekawy temat i to chyba jest najlepsza rekomendacja tego wydarzenia. Nawet mimo wszystkich niedociągnięć bądź bolączek, które wymieniłem wcześniej. Na koniec jeszcze dodam, że nasza wizyta była dosyć spontaniczna i zaliczyliśmy tylko jeden dzień imprezy, więc pod wpływem wrażeń mogłem niektóre informacje pominąć, a niniejsza relacja jest po prostu opinią gościa, który miał okazję pierwszy raz zawitać na tego typu wydarzeniu. Wybaczcie zatem, jeżeli coś pominąłem. Za rok postaram się zrealizować dla Was bardziej szczegółową relację. Zatem jakie są moje wrażenia po pierwszej wizycie na PGA? Jak najbardziej pozytywne i mimo kilku odczuwalnych braków czy niedociągnięć, z pewnością zawitam tu za rok. Jest bowiem ogromny potencjał, aby przyciągnąć jeszcze większą liczbę wydawców oraz atrakcji, a tym samym aby uczynić to wydarzenie największym tego typu w Polsce. A Wy byliście na tegorocznej edycji Poznań Game Arena? Dajcie znać w komentarzach i koniecznie podzielcie się swoją opinią na temat tego, jak Wam się podobały targi. Tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam do zostawienia suba na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!